wreszcie odzyskałeś przytomność. Czy wiesz, co się stało? Czy wiesz, gdzie jesteś? Mhm. Kilka godzin temu najprawdopodobniej spadłeś z roweru i straciłeś przytomność. Ale nie masz się czym martwić. Jesteś w dobrych rękach. Aktualnie znajdujesz się w szpitalu. Ja nazywam się Anna Soft. Jestem lekarzem. I jestem tutaj po to, aby przeprowadzić badania i upewnić się, że nic ci nie grozi. Tak. Tak. Zadzwoniliśmy już do twojej osoby kontaktowej. Wiemy, że jest już w drodze do szpitala, także niedługo powinieneś się z nią zobaczyć. Mhm. Czy możemy zaczynać? Dobrze. Założę najpierw rękawiczki. W tym celu zasłonię najpierw twoje prawe oko, następnie twoje lewe oko. Tak. Po czym rozchylę dłonie. Mhm. Nie, nie. W tym czasie nie możesz zamykać oczu, dobrze? Dobrze. Zasłaniam oko. Przyjrzę się twoim oczom z bliska. W tym celu wykorzystam latarkę. Światło może cię nieco oślepiać na początku. Mhm. Ale tak naprawdę to badanie może być całkiem przyjemne. Tak. Patrz proszę w górę.
zauważyłam żadnych niepokojących oznak, więc możemy przejść do kolejnego etapu badania. Opatrzę teraz skaleczenia na Twojej twarzy. Głównie masz otarcia na policzku, brodzie i czole. Tak. Najpierw je odkażę, a następnie nakleję plastry, choć wydaje mi się, że będzie on potrzebny. I broda. Od razu lepiej. Przyjrzę się jeszcze im z bliska. Mogę naklejać plaster. Tak jak mówiłam, nakleję go na brodę. Tak. Gdy byłeś nieprzytomny, przeprowadziliśmy prześwietlenie RTG, które niedługo powinno zostać dostarczone przez jedną z naszych pielęgniarek. O, zdaje się, że to ona. Proszę. Przyniosłam prześwietlenie tego pacjenta, który tak, spadł z roweru. Proszę. Na prześwietleniu nie dostrzegam żadnych urazów głowy. Miałeś bardzo dużo szczęścia. Tak.
częścią zasługa kasku. Jednak chciałabym się upewnić, że nie masz żadnych skaleczeń na głowie. Zacznę więc od przodu i będę kierować się ku tyłowi. Dobrze? Ponownie możesz zamknąć oczy. Tak. A więc zaczynam od linii czoła. Tutaj, tak. Przejdę teraz z twojej drugiej strony. Wydaje się, że kask idealnie spełnił swoją rolę. Nie masz żadnych skaleczeń na skórze, dlatego teraz zmierzę ci temperaturę. Tak. W tym celu użyję termometru paskowego. Nakleję go nad twoim łukiem brwiowym. Termometr. Pomiar temperatury będzie trwał zaledwie kilkadziesiąt sekund. W czasie pomiaru odpowiesz na kilka moich pytań. Właściwie to chciałabym, abyś dokończył kilka zdań. Tak, możemy zaczynać? Dobrze. Mam na imię. Tak. Mój adres zamieszkania to. Bardzo. Się. Tak, świetnie.
zgodę, dokładnie. Dziś rano obudziłem się o godzinie. Bardzo wcześnie. Świetnie ci poszło. Teraz mogę odkleić termometr. Temperatura jest prawidłowa. Teraz będę ci szeptać do uszu, tak jak przed chwilą, zestaw czterech wyrazów, w którym tylko jeden wyraz ewidentnie nie pasuje do pozostałych. Twoim zadaniem jest wskazanie tego wyrazu. Tak. Czy możemy zaczynać? To jest długopis. Świetnie. Tlen, srebro, złoto, platyna. A teraz? Tak, dokładnie. I ostatni zestaw. Świetnie. Po raz kolejny świetnie ci poszło. Nie zaliczyłeś żadnej wpadki. Teraz pozwolisz, że osłucham twoje płuca i serce. Dobrze? Tak. Weź proszę głęboki wdech i wydech. I jeszcze raz wdech. Tak, i wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Dobrze, i druga strona. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Świetnie. Teraz stanę za tobą i znów poproszę cię o kilka wdechów. Tak. Wdech. I wydech. Wdech.
zmierzę Ci ciśnienie. Tak. W tym celu użyję Bardzo dobrze. Dobrze, zaczynam. Ciśnienie również masz w normie. Mimo tego, że po upadku straciłeś przytomność, wygląda na to, że twojemu zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jednak jeśli w ciągu kolejnych kilku dni lub kilku następnych godzin poczujesz silny ból głowy, zawroty głowy, nudności lub cokolwiek innego, co będzie Cię niepokoić, to niezwłocznie zgłoś się do nas. Dobrze? Mhm. Czy masz do mnie jeszcze jakieś pytania? Nie? A więc dbaj o siebie. Do widzenia!